Boże, dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo gorąco. Białogardzki chór kameralny, bel canto z Białogardu. Drodzy Państwo, zawsze jest z nami akompaniator, który jest z Poznania. Pan Mirosław Gałęski, który niestety dziś nie może z nami tutaj być, jest kompozytorem, jest wykładowcą Poznańskiej Akademii Muzycznej, jest także akompaniatorem chóru Poznańskie Słowiki i dziś właśnie mają także koncert w Poznaniu w kościele na Ostrowie Tumskim, stąd nie mógł z nami dziś być, ale Państwo bardzo licznie tutaj przybyliście i myślę, że razem będziemy mogli sobie wspólnie pośpiewać i pokolędować. Drodzy Państwo, ja nie będę przedłużał. Białogardzki Chór Kameralny bel canto został założony w 2011 roku w gminie Białogard, w Dębczynie dokładnie. I stamtąd pochodzi też jeden chórzysta, który ze mną, można tak powiedzieć, tworzył początki tego chóru. I wiecie, gdzie się przeprowadził? Do Rąbina. I jest z nami Marcin. Jest z nami Marcin, gorąco witamy. A przechodzimy do sedna. Dziś koncert świąteczny, koncert noworoczny na zaproszenie gminy Rąbino oraz firmy Funky Events z Białogardu, która dziś robi nagłośnienie i oświetlenie. Taka piękna iluminacja świetna waszej świątyni z zewnątrz i wewnątrz. Już dziś, już teraz, Michale, bardzo ci gorąco dziękujemy za tę pomoc. Pozwolicie Państwo, że będę w takich blokach tematycznych co jakiś czas zapowiadał nasze utwory. Pierwszy utwór, pierwsza kolęda, pierwszy utwór świąteczny dzisiaj w Betlejem. Następnie zaśpiewamy dla Państwa w opracowaniu Józefa Świdra Lulajże Jezuniu i Mirosława Gałęskiego, który już wspomniałem, jest naszym akompaniatorem i kompozytorem. W listopadzie tego roku wydał swoją najnowszą płytę Gwiazdkowy Czas, nagraną przez Polonię na Białorusi. Ta płyta jest już w sprzedaży i dochód ze sprzedaży tej płyty w całości przekazany jest na rzecz Polonii w Białorusi. Ja tych płyt nie wziąłem, ale jeżeli ktoś z Państwa taką płytę naszego akompaniatora i kompozytora będzie chciał nabyć, to myślę, że przez księdza proboszcza lub przez Michała będzie można tę płytę nabyć. A jest z nami także ksiądz proboszcz tejże świątyni. Także gorąco witamy. Oh.
noc już zabrała dźwiękom głos. W takiej ciszy pytań się nasuwa moc. Co skończyło się, co przyszłości kryje mrok, co przyniesie nowy, co przyniesie nowy rok. Czego życzysz innym, czego sobie? Kto to wie, czy ktoś odpowie? Może jest coś, o czym w życiu każdy marzy w grudniową noc, w tę cudowną. Czasem bywa, że w oczach błyszczą łzy. Czasem boli dusza twa, serce drży. Otwórzmy dla siebie. Twoje dla mnie, one dla siebie. Dajmy sobie nawzajem to, co w nas najlepsze w darze w grudniową. Noc marzeń Mirosława Gałęckiego przed chwileczką z dedykacją dla babci Michała, jednej i drugiej. Babci Michała są tutaj z nami, zawsze do Białogardu przyjeżdżają i słuchają, prawda? Kolejne utwory. Pójdźmy wszyscy do stajenki Deck the Halls i radość dziś nastała.
Dwie kompozycje wspaniałego kompozytora XX wieku, Jana Maklakiewicza, kompozytor związany z miastem Poznaniem, wiele wspaniałych opracowań
razem ze Stefanem Studigroszem tworzyli na chóry. I właśnie teraz te dwie kompozycje tego znakomitego kompozytora, Święta Panienka oraz Serca ludzkie się radują. Zaśpiewamy teraz dla Państwa kompozycje, które nie są kolędami, ale myślę, że nikt się nie obrazi, jak zaśpiewamy troszeczkę też muzyki ludowej.
Na początku modlitwa o pokój. Modlitwa o pokój Norberta Blachy, utwór, myślę, że w tych trudnych czasach dość ważne przesłanie płynie ze słów właśnie tej kompozycji. Czyli jako pierwsza modlitwa o pokój Norberta Blachy, następnie dwa utwory z repertuaru zespołu Mazowsze. W opracowaniu Mirosława Gałęskiego będą to dwa serduszka i cyt, cyt. Przed chwileczką usłyszeli Państwo utwór, śpiewały dwie solistki, pani Teresa i pani Dominika. Czyli modlitwa o pokój Norberta Blachy i dwa utwory w opracowaniu Mirosława Gałęskiego z polskiego zespołu pieśni i tańca Mazowsze, dwa serduszka i cyt, cyt. Oh,
zanim przejdziemy do wspólnego kolędowania, bo słyszałem, że pani wójt bardzo dobrze śpiewa, zanim przejdziemy do tego testowania, zaśpiewamy Jingle Bells. Ale też myślę, że znacie ten utwór, więc można się śmiało nawet włączyć, tak? Czyli Jingle Bells, a później będziemy testować się Robiną. Białogardzki Chór Kameralny Bel Canto z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Zmarzliście? Ja też nie. To co, testujemy Robino? To przestraszeni wszyscy siedzą. No to kto zaczyna? No jak gdzie? Słuchajcie, myślę, że wszyscy powinniśmy spróbować. Znacie Cichą Noc? Zaśpiewamy razem? No, Michał wyłączy światło, będzie kameralnie. O, od razu lepiej, prawda? Yeah.
Marcin, Rąbino śpiewa. Zobaczcie, siedzi i tak... To co, kto będzie dojeżdżał do Białogardu? Zapraszamy. Zapraszamy. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy pani wójt i gminie Rąbino za zaproszenie na ten przepiękny czas kolędowania bożonarodzeniowego i noworocznego. Pragnę podziękować chórzystom chóru. Dziękuję także... Dziękuję także właśnie Michałowi i całej firmie Funky Events za te przepiękne światełka i dźwięk. Wielkie brawa. Michale, dziękuję. Oczywiście dołączam do tego wszystkich pracowników twojej firmy. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Życzę państwu spokojności. A może coś zaśpiewamy jeszcze na koniec? Albo może coś chcecie? O! A Jezus malusieńki. To razem zaśpiewamy? Ja już więcej nie będę pytał. Pytaj, my się nauczymy czegoś. Nie wiem, czy to było dobre, bo z chórem współpracuje pani profesor Elżbieta Wtorkowska, rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. I kiedyś, kilka lat temu, zabrała nas, znaczy studentów, do Zakopanego, bo tam prowadziła warsztaty dla zespołu Turliki. No i był taki koncert właśnie tam w tym Zakopanem i też powiedziała do publiczności, coś zaśpiewamy, a wczoraj z wieczora, no okej. Okay. Zaśpiewaliśmy, a wczoraj z wieczora, ale wiecie, ile oni zwrotek zaśpiewali w Zakopanem? 47. Więc myślę, że na tej trzeciej w Jezusie Małusieńkim zakończymy. Jeszcze raz życzymy państwu spokojności, radości, ale przede wszystkim zdrowia w tym nowym 2022 roku, który już się zaczął. I mam nadzieję, że do zobaczenia w Rąbinie. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że przyjęli Państwo zaproszenie do nas. Mam nadzieję, że zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa była to bardzo wzruszająca chwila, która dostarczyła wielu wrażeń dla ducha, dla serca, dla umysłu, a także dla Waszych oczu, ponieważ grupa Funky Events, firma Funky Events zapewniła nam fantastyczne oświetlenie. Na ten nowy rok przyjmijcie od nas serdeczne życzenia, niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia. Życzymy Wam zdrowia, spokoju, radości i jak
jak zwykle, oby ten rok był lepszy od tego, który już za nami. Wszystkiego dobrego. Proszę przyjąć. Proszę przyjąć.